Z tej strony Noris i witam was wszystkich bardzo, bardzo serdecznie w kolejnym odcineczku serii Far Cry 3 i kontynuujemy przygodę naszego parkurowca Jasona. Dobra, co dzisiaj? Dzisiaj bierzemy się za obozy, po prostu za resztę obozów. Ile zrobimy dzisiaj, to tyle zrobimy, resztę dokończymy w kolejnym odcinku. Bierzemy się za to. Musimy to wyczyścić. Kolejny nasz obóz jest właśnie w tamtym miejscu. Mamy ekwipunek zmodyfikowany pod kolor. Nie powiem, ale kolor naprawdę bardzo mi się podoba. Muszę wam powiedzieć, że jeden z moich bardziej ulubionych zestawów kolorów, czyli czerwony i czarny, nie? Także przypasowali mi tutaj twórcy, dając taką możliwość. Hello guys. Witam panów. Ja myślę, panowie, że powinniśmy się bardziej poznać i jeszcze bardziej zintegrować, ze względu na to, że mamy trudną sytuację narodową. Czy ja pitole, to ja nie wiem, ale ważne, że nie żyję. Nikogo więcej nie ma? Nie ma. No, a tam? A nie, to jest ptak. A ja strzelał na razie tutaj nie będę, bo jeszcze tam mogą usłyszeć, chociaż to jest daleko. To ja na razie ryzyka takiego podejmował nie będę. Dobra, okej. Idź do świątyni, co tu było? What the fuck? A, medykamenty. Herzlesie wilkomene wi medykamente. Okej. Nie ma sprawy. Jakiś trup jest, what the fuck? Sępie, wypierdzielaj. Co tu się panu stało? Nie wiem, ale wezmę pana po miętę papierosy. Okej, to się przyda. Idziemy. Obóz nie jest zbyt duży, ale może być z nim problem, jeśli jego ludzie z tego obozu wezwią pomoc. Wtedy możemy mieć nie lada problem. Ale do tego czasu, zanim cokolwiek się tutaj zrobi, wybijemy tych delikwentów. Hey. She better not be sleeping around. Pięknie. Uwielbiam to. Po prostu to, ja to uwielbiam. Zabić jednego, ciachnąć pod kolejnego nożem. Jest spokój. A wy kogoś się tutaj wygnoję. A, ten, zapomniałem, że ja jak tutaj podejdę, to mnie zaczną atakować, nie? Się przyzwyczaiłem. Ale luz. Opanowałem się w porę. Dobra, co my tu mamy? Mamy tutaj snajperów. Oh, shit. Tak, chciałoby się. Chciałoby się po cichu zrobić. Jak oni tutaj obstawiają to? Od tej strony, dobra. To myślę, że powinniśmy sobie ich tutaj zajść z tej strony, póki snajperzy nawet nie widzą. Bo snajperzy nas tutaj nie widzą, okej. No to jest plusik teraz w całej akcji. Hear this place hit it big in the 80s.
Mam pomysł. Zróbmy sobie kampę. Chociaż, jakbyśmy tak na upartego... Dobra, jest, jesteśmy w obozie, okej. Nie, tutaj nie chcemy. Działko ma skubaniec. Się ustawił. Ten ma RPGa. Leżeć. Na razie nie będę tego... Okej. Kolejny. Czyli co, dzisiaj się bawimy w skryptobójce, co? Dobra, leżeć mi tutaj. Nikt mnie tutaj nie zachodzi, okej. No, ja to chciałem wyłączyć, ale mi się przyciski pomyliły. A, jest! Coś nie pyknęło dzisiaj, panowie. Zaraz umiejętności. Dobra, kolejni tutaj. Dobra, obóz został odbity. Brawo, brawo, brawo. Skryptobuję trochę, ale... Ale też przede wszystkim musimy pamiętać o tych delikwentach, którzy tutaj są. A nie, nie ma ich. Okej. Okej. Ale słuchajcie, brawo, brawo, ładnie poszło. O, shit, coś jest graficznie tutaj. Oj, dobra, grafiko, stop. Grafiko, stop. Proszę, stop. Dobra, Far Cry. Luz. Ja już idę rozłożyć te umiejętności, ok? Ja już tylko z niego pozbieram i już rozkładam umiejętności, spokojnie. Już się leczę, spokojnie. Dobra, umiejętności. Tutaj jedną mamy. Weźmy handlowca, co to? Na razie nam dobrze idzie. Na razie więcej nam do szczęścia nie potrzeba. Dobra, uzupełnimy sobie amunicję i weźmy kartę pamięci, która leży tutaj. Ile ich tam mamy? Która ona jest? 16. Bez problemu. 200. O kurde. Za takie pierdoły. No to tak, w sumie 25% drożej to sprzedajemy. Przydatna umiejętność. Służ dobrze, żołnierzu. Tutaj sobie kiedyś wrócimy. Bo dzisiaj jestem uparty i przede wszystkim nastawiony na te obozy. Magazyn w Dry Palm. Ruszamy. Daleko nie mamy, musimy przejść przez tą górę. Przeszukajmy to ciało i ruszajmy tam. Aha, po drugiej stronie góry. No super, no. Świetnie. Świetnie, jestem tak pod wrażeniem, że ho, 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 ho. Na, bum, cyk, cyk, cycu. Przepierdzielę się przez tą górę. Mam nadzieję, że jakoś tak. Nie będę musiał dymać naokoło. Kwiatki są tutaj, okej. Ja to tylko jadę na zielonych kwiatkach w tej grze. Więcej mi do szczęścia chyba nie potrzeba jak na razie. Czasami tylko na tym instynkcie łowcy. Raz się przydał. Jak się okazało, że cel wyszedł poza wyznaczony teren zadania, ale okej. Ten pies powinien wtedy bana dostać. Na życie. Dostał w pewnym sensie.
Jeszcze wyżej. Dobra, tutaj to my już sobie przeskoczymy. Chaos. Oh shit, man. Z jednej strony mógłbym użyć mojego kombinezonu, ale z drugiej się boję, że jak się spitolę i nic, coś mi z tym nie wyjdzie, to taka dupa będzie z całego tego chodzenia tutaj. Dobra. Dlatego lepiej czasami sobie zejść na spokojnie. I dopiero potem się bujać na pieszo. Dobra, mamy obóz. Zobaczmy na mapie, jak to wygląda. Okej, to zakręca tak czy i tak. Tutaj jest obóz, z góry może go podpatrzymy. Okej. Akurat się zaczyna ściemniać. I ja nie pamiętam jednej rzeczy, kiedy to Jason sobie spał. W ogóle chyba jeszcze ostatnio to w domu, przed wyjazdem na wakacje. Piekielne wakacje. No dobra, tam. A, takie rozległe dziadostwo. No dobra. Jakoś sobie z tym poradzimy. Może. Nie spadając stąd. Tutaj mamy ciężkiego. Przydałoby się skoczyć na niego jakoś, ale jakoś na razie nie widzę opcji. Chyba że zjedziemy sobie tędy. Kulturalnie. Dobra. A, pięknie. Pięknie, dead body. Jebut. Kolega już jest out. Dobra, dobra, dobra. A, chodź tutaj. Leżeć. Dobra, góra jest już nasza. Szybko poszło, epicko. Dobra. Tutaj mamy alarm. Wyłączony w całym obozie. Okej, jest już nasz. Zostało chyba plus minus trzech. Trzech przyjemniaczków. Którzy są tam, okej. Mogłem ich na chama, ale dzisiaj chciałbym takiego skryptobuja. Pod warunkiem, że tutaj nic na mnie nie czeka. Okej, tam przejechali już, żeby tylko nie usłyszeli strzałów. Czekajcie, jak on stoi? Przodem do nas. Dobra. A ty, kurde gnoju. Epicko, pięknie weszło. I co? Został ostatni, co? Chciało się. Ach. Leżeć. A nie, słuchajcie. Wygląda na to, że ktoś tutaj jeszcze musi być. Pięknie sobie z nimi poradziliśmy tutaj, ale martwię się, że kogoś musiałem przeoczyć. Jeden delikwent.
Nie widzę gnoja. Ach, tak jest, w końcu się znalazłem. Brawo! Pięknie, nikt się nie zorientował o niczym. Nic, po prostu nic. 1500. Bez wykrycia. Na, na, na. Dzisiaj z klasą. Jednego tam, albo dwóch, trzyśmy zastrzelili. Na szczęście ten Shredder nasz ma tłumik, także bez żadnego problemu sobie mogliśmy go... Oj, panowie, wy to znowu macie jakieś tam problemy na zewnątrz. Karta pamięci? Nie widzę. Chyba nie ma tutaj. No dobra. Będę musiał szukać w poprzednich obozach też chyba. No okej, okay, tutaj jeden gościu jest, którego żeśmy wtedy sobie kulturalnie kropnęli poprzez użycie naszego Shreddera. Shredder to jest? Może mówię tak, Shredder. Shredder, tak. Kurde, skryptobójca dzisiaj ładny. Okej. Zobaczmy sobie mapkę. Zadania poboczne na razie zostawiam. Do nich sobie wrócimy. Ale. Łowiska w Kriegel Valley. Kriegel Valley, okej. Z tego co widzę, to będę musiał skombinować sobie tam jakieś autko. Dobrze prawisz. Polać mu. No dobra. Jedziemy. Czekajcie, jak się tam dostać? Benz, benz, benz i na skuśkę. Okej. Myślę, że dzisiaj sobie jeszcze to odbijemy. Ja pierdziele! Jasna dupa! Okej, słuchajcie, sorry, bardzo jeszcze przy okazji grę wywaliło! Ja pierdziele! Od razu mi grę wywaliło, a... Muszę wam powiedzieć, że Rakiat naprawdę są dobrymi wojownikami, nie powiem, dobrymi wojownikami. Ale po zbóju są kierowcami. Ja może czasami nie lepszy, ale no bez jaj. Po prostu kurde, no bez jaj. O, w czapę. Okej, lecimy. Zróbmy taki myk. Wskoczymy sobie do tej wody. Okej. Jesteśmy. Jesteśmy w obozie. O kurde. Dobra. A, tak jest. Dobra. Shit. No ale przynajmniej mamy wszystkich zaznaczonych na mapie. Pięknie, kolejny. Dobra, mamy umiejętność. Jaka? Odporność na ogłuszenie. A pokażmy, pokażcie tatuaż. No, prawie cały już.
Wziąłbym to. To mi się naprawdę przyda. Jeszcze jedna? Okej. Daję cię, tu korzystam. To już tam po zbóju. No i to jeszcze nam się przyda. Okej. A, tak jest. Dobra. Fuck. No dzisiaj nam nie wyszło jako skryptobójcom. Prawie. Łap. Spoko, zabity. Pięknie. Dobra, tutaj. Jest zabity. Znaczy, uleczony, przepraszam. Fuck, ilu was tutaj już jest? Woli mi się to w pale przestaje mieścić. Dobra, przejdźmy na trochę grubszy kaliber. Przywitajmy naszych nowych kolegów. Pięknie. Dead body. Spoko, tutaj już. Okej, dead body. Nie, jeszcze nie. Teraz ten. Ty już. Okej. Brawo. Słuchajcie, ale nożem jak żeśmy tutaj wymiatali pięknie, kurde. Mega odcinek. Ile mamy hajsu po tym? Dwa i coś, prawie, nie? Pozbierajmy sobie na szybko z nich pierdoły różnego rodzaju. Zaraz pójdziemy sobie dokupić amunicji. Jezu, ile, jakie cmentarzysko tutaj. Aha, przez ścianę. Okej. Nie pruje się. Dobra, tutaj. To już. Teraz ten delikwent. Przeszukajmy go. Świetnie, kurczę. Dzisiejszy odcinek, muszę wam powiedzieć, ma sens. Ma sens istnienia. Tak profilaktycznie sobie jeszcze tutaj na szybko luknę, co oni mają. Pójdźmy jeszcze zobaczyć, czy może w tym bunkrze nie ma tutaj... Bunkrze, no to znaczy w tym schronieniu, czy czasem nie ma żadnego... żadnej karty pamięci. Bo już tylko 4 nam zostały do skompletowania. A, tutaj jeden leży, to już sobie... O, skoro tutaj jedyny leży, to już go weźmiemy. Pięknie tam tutaj poszło. Ale ciągle nie wykorzystałem mojej nowej broni. Ale na snajperkę przyjdzie czas. A nie, tutaj już. Szybka sprzedaż. Okej. Kiedy wstaje, nowy dzień.
Zobaczmy, jak my stoimy na mapie. Zostały nam trzy obozy. Raz, dwa, trzy. Docky w Breakpoint. Sterowanie most, sterownia mostu i Longshore View. Oczywiście potem zadanka poboczne i wtedy siekamy tutaj. Dlatego czekajcie. Podręcznik. Maszty radiowe wszystkie, posterunki zostały trzy. Przedmioty kultu, o Boże, z nimi to będzie przerąbane. Listy zaginionych, może sobie damy radę. Z kartami pamięci poradzimy sobie. Próba rakiet to będzie do zrobienia. Poszukiwany martwy, no to to jest też do zrobienia, bo to zawsze robimy. Ścieżkę łowcy też zawsze robimy. Zrzuty zasobów też. Zadania fabularne. O kurde, zostały tylko cztery. No, 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 no to... Wiecie. Cztery umiejętności do opanowania. Praktycznie wszystkie receptury zdobyte. Nabyte bronie i puszczę pojazdy. Wszystko. Także słuchajcie. Ja się z wami tutaj żegnam. Dziękuję wam bardzo, bardzo serdecznie za ten odcinek. Zapraszam was do kolejnych. Trzymajcie się. Pozdrawiam. No i na razie, hej. Do usłyszenia.